Dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, wysoki senacie. Komisja Nauki i Sportu obradowała nad proponowaną ustawą. Komisja Szkolnictwa Wyższego i Nauki obradowała nad proponowaną ustawą i wynikiem tych obrad są następujące uwagi. Pierwszym z celów procedowanej ustawy jest umożliwienie uczelniom posiadającym status uczelni zawodowej i spełniającym określone w projekcie warunki używania w swojej nazwie wyrazów Akademia Nauk Stosowanych. Drugi punkt. Prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania porozumienia o współpracy przy prowadzeniu tych studiów zawartych z uczelnią posiadającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów. W uzasadnieniu znajdujemy, iż rozwiązania te zapewnią uczelniom zawodowym większą rozpoznawalność i renomę w lokalnych społecznościach, a także będą stanowiły dodatkowy bodziec do dalszego rozwijania potencjału organizacyjnego i podnoszenia jakości prowadzonego kształcenia. Zgodnie z proponowanymi zapisami wyrazy Akademia Nauk Stosowanych są zastrzeżone dla nazwy uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki. Po pierwsze, funkcjonuje co najmniej 10 lat. Po drugie, liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych. Trzy, co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Cztery, prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub też jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach. 5. Prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta, nauczyciela lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. 6. Żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia. Weryfikacja spełnienia przez uczelnię zawodową publiczną lub niepubliczną wskazanych powyżej warunków będzie przeprowadzana na podstawie danych zawartych w zintegrowanym systemie informacji o szkolnictwie wyższym i nauce POLON. W przypadku zaprzestania spełniania przez uczelnię używającą w swojej nazwie wyrazów Akademia Nauk Stosowanych wymaganych warunków, uczelnia nadal będzie mogła posługiwać się tą nazwą. Warto dodać, że zmiana nazwy uczelni na nazwę Akademia Nauk Stosowanych nie będzie obligatoryjna oraz nie będzie się wiązała ze zmianą statusu szkoły. Z danych w systemie POLON wynika, że obecnie działa w kraju 240 uczelni zawodowych, w tym 34 publiczne i 206 niepublicznych. Drugą istotną zmianą jest projektowana możliwość rezygnacji z tak zwanych porozumień. W projekcie ustawy przewiduje się dodanie przepisów umożliwiających uczelniom zawodowym spełniającym określone w ustawie warunki tożsame z Akademią Nauk Stosowanych, prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania porozumienia zawartego z uprawnioną uczelnią. Do tej pory uczelnia zawodowa ubiegająca się o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela była zobowiązana zawrzeć porozumienie o współpracy przy prowadzeniu studiów z uczelnią posiadającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów. Uczelnia, która prowadziła
W dniu 1 października 2018 roku studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiadała uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której był przyporządkowany kierunek tych studiów, mogła kontynuować te studia, jeśli zawarła wspomniane porozumienie albo posiadała większą liczbę studentów na studiach stacjonarnych niż niestacjonarnych. Przy czym uczelnia taka może dokonać rekrutacji także na studia po raz ostatni na rok akademicki 2022-2023. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, następstwem obowiązujących przepisów jest ograniczona liczba uczelni mogących kształcić przyszłych nauczycieli. W procedowanej ustawie projektodawca proponuje również wyłączenie prawa do otrzymywania stypendium doktoranckiego przez doktorantów pobierających wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego im zgodnie z artykułem 209 ust. 4 ustawy z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją przez podmiot prowadzący szkołę doktorską projektu badawczego w zakresie zatrudnienia doktoranta. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi o odrzucenie tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Obecnie...